Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Draftologii 3 na moim kanale. Odcinek czwarty rozpoczynamy znowu na polu szóstym, który oznacza losowe wyzwanie. No i zanim zaczniemy losować, chciałem wam powiedzieć, że dodałem 3 wyzwania, więc łącznie jest ich właśnie tyle. Macie wypisane wszystkie po kolei, łącznie 10 na ekranie oraz szansa lub farsa dla przypomnienia. Jeżeli ktoś nie pamiętał, może sobie zatrzymać, poczytać, jakie są dostępne w puli. Także między innymi auto draft doszedł, bo uznałem, że to jest fajne wyzwanie, czy skład najsłabszych. No, także jeżeli już mamy powiedziane, co mniej więcej będzie właśnie tutaj się znajdowało, to czas wylosować, prawda? No, także losujemy, moi drodzy. Musiało to śmiesznie wyglądać jak dzisiaj. Niech będzie... A to dzisiaj o 7 rano poszedłem kupić 7.30 chyba 5 kinderek, bo uznałem, że kupię 5, wykorzystałem 3, bo niestety, no, nie, kształtem się nie zgadza. Dobra, wy już tutaj macie, oczywiście wy tego znowu nie widzicie, tak ze sekundka. No i mam nadzieję, że teraz to jest widoczne, że to jest najsilniejszy draft, moi drodzy, ale nam się trafiło. No nie sądziłem, losowe wyzwania też mogą być całkiem dobre. No i to jest właśnie tego przykład. Troszeczkę chyba za mało sobie to wydrukowałem, no ale to już trudno. A więc zasady najsilniejszego składu mam nadzieję, że znacie. Wybieramy zawodnika z najwyższym overallem. Nieważne jaki będzie jego narodowość czy liga, najwyższy overall się tutaj liczy. No w sumie jeden chyba z najlepszych wyzwań, jakie są właśnie w tym koszyku, kubełku. Misy. Zobaczmy na formację 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-2-1-2. Ja wybiorę 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami. Dobra, zobaczmy, jakich tutaj będziemy mieli zawodników. No i 95 Ronaldo wyprzedził o 1 overall Messiego. No i to oczywiście Ronaldo będziemy musieli wybierać. No to lecimy z napastnikami. Długo nam tutaj to nie zajmie. Van Persie. No nie jestem najbardziej ucieszony z tego wyboru, ponieważ Van Persie nigdy mi się w FIFA dobrze nie grało. Tutaj Drogba, lecimy klasykami tak naprawdę w BPL. Ciekawe, ciekawe. Willian. Dobra. No nie za dobrze, nie za dobrze. Tutaj mamy Busquetsa, Pjanic prawie, Matic prawie, ale Busquets jest najwyższy overallowo. Zero na razie połączeń jeszcze. Niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Tutaj najwyższego mamy Ramseya, co już nam daje chociaż minimalne tutaj połączenia. Nie jest źle. Lewy obrońca, zobaczmy. Lewy obrońca to jest Kurzawa. Środkowy obrońca to będzie... Wow! Chiellini albo Boateng. No i już się cieszyłem z Alaby, już się cieszyłem z Chielliniego, a potem tutaj widzę jeszcze Boatenga. Czyli między Chiellinim a Boatengiem, a jeszcze Thiago Silva jest 88 overalla. No tutaj by niby to siadło idealnie, ale ja wybiorę Boatenga, ponieważ bardzo lubię tego zawodnika. Drugi środkowy obrońca to będzie... O, wow, tutaj nam wysypało. Radzi. Prawy obrońca to będzie... Uwaga, uwaga, uwaga. Oj, mamy do wyboru 3. Możemy sobie Kleina wybrać, Carvajala, która mnie za bardzo... Klein, niech będzie Klein. No i bramkarz. Zobaczmy, jak będzie się prezentowała nasza jedenastka. Tu jest Sommer, szkoda. Albo w sumie dobrze, bo nam troszeczkę się z Boatengiem zgrywa. Tak czy inaczej, mamy 55 zgrania, 85 oceny po pierwszym losowaniu jedenastki. Także czas na ławkę rezerwowych. No i zaczynamy od ławki rezerwowych. Tutaj mamy Valdesa. No, liczyłem, powiem szczerze, bardzo na Neuera. Się przeliczyłem, no trudno. Tutaj Mathieu połączy nam się z Busquetsem, więc nie jest aż tak źle. Lecimy dalej. Wow! 5,75, to mi się właśnie nigdy nie zdarzyło. Także niech będzie on. Dobra, kolejny zawodnik tutaj to... Wow, wow, wow. Wybiorę Konoplianka jako super zmiennika. Isco tutaj najlepszym overallem, ale na prawej pomocy, dlaczego? No nie za dobrze to wygląda, słuchajcie. Neymar 88 jest dostępny tutaj i z przyjemnością go wybiorę. Tutaj Gervinho. O, tam był już Iturbez z Bermów, nie zauważyłem go. Sanchez, niech będzie. Lecimy dalej. I tutaj mamy Feguliego. 3 zawodników do końca. Kto tutaj będzie ciekawy? Jest to Abdenur. Szkoda, szkoda, bo Martiala bym przygarnął. Chociaż na lewej pomocy to też nie wiem, czy mi się za bardzo by przydał. Tutaj niech będzie Salah, może, tak. Oj, SMS przyszedł, ale tym się nie przejmujmy. Cavani na sam koniec. Także jeszcze wybierzmy menadżera. Tutaj oczywiście ciężko wybrać najlepszego, więc wybiorę McLarena z BPL, niech będzie. I tak wygląda nasze podsumowanie. Tutaj nie jest to ważne tak naprawdę, bo jeszcze i tak pozostały nam zmiany do wykonania, więc dajcie mi chwilę, ja to postaram się ułożyć najlepiej jak się da, chociaż pięknie nie będzie. Okej, słuchajcie, to jest chyba ostateczny nasz skład, co maksymalnie co mogłem z tego wycisnąć.
Nie jestem zadowolony. Jak widzicie, Ronaldo poszedł na ławkę rezerwowych tylko dlatego, żeby go wpuszczać na samym początku spotkania. Sanchez chyba zostanie na ataku i razem właśnie z Ronaldo będą atakowali. Jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Nie jestem zadowolony z tego składu. No ale tak nas obdarował draft, więc trzeba po prostu uznać to jako... No, że tak wyszło, tak? Więc co? Do roboty, zobaczmy co się stanie i zapraszam was serdecznie do spotkań. Nasz pierwszy przeciwnik ma... Kurczę... Dużo dobrych zawodników, ale też wyglądało na początku, że nie ma zgrania, ale 85 jest wystarczająco, więc na pewno będzie ciężko. Ramos, Reed na obronie, Aubameyang, Ronaldo, kurczę, jednak będzie ciężko. Czuję lekkie lagi, nie wiem czy to jest spowodowane, mam nadzieję. Ja nie rozumiem, jakim cudem wybiera mi ludzi z Arabii Saudyjskiej, ale nie może mi wybrać żadnego Polaka albo coś takiego, tego, kto jest najbliżej mojego połączenia, żeby nie było lagów. No i jej, naprawdę troszkę pomyślunku, troszeczkę, tylko tyle wymagam. Oczywiście, 1-0. No! Wow, wow, naprawdę! Ja pierdzielę. No ej, to jest niewiarygodne, zobaczcie co się dzieje. Wow, super. No i co teraz? Może jeszcze to jest moja wina. Wygląda na to, że przez to fatalne połączenie jej postanowiło jeszcze raz dać szansę nam, mi i jemu chyba połączyć się z kimś bliższym. Aczkolwiek nadal mówię, nie rozumiem ich systemu wyszukiwania przeciwnika. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Tym razem mamy przeciwnika z... Wow, bardzo, bardzo mocnym składem. 85 zgrania, troszeczkę tam tył ma niepołączony, ale ten przód robi wrażenie. Alexis Sanchez znowu zablokowany. Okej, okay, William, pięknie, rozpędza się. Ma to 1-0 w 24 minucie, tuż za akcja Brazylijczyka. Bardzo lubię grać tym zawodnikiem. No i mamy prowadzenie. No obie jak najdłużej. Oj, błąd teraz naszego przeciwnika, lekko zlagowało i to wystarczyło, żeby... No co mam powiedzieć. Wow, Ronaldo, ależ bomba. Dobra, robię super zmianę jakąś, bo to jest... To tak być nie może. Konoplianka wejdzie za Sancheza, bo Sanchez nie radzi sobie. I na razie resztę musimy zostawić. Słuchajcie, jest po pierwszych 90 minutach i... Ja po prostu nie mam siły do tego meczu. Myślę, że mu to coś da. Rambo, proszę, wykończ go. Nie, Peterczek. Ile on już tego mu wyciągnął? Konoplianka, no to jest przecież karny. Tak jest, rzut karny w 113 minucie. Czerwona kartka dla De Marcosa, no szkoda, że tak późno. Tutaj Neymar albo Ronaldo, oczywiście to Ronaldo podejdzie do tego rzutu karnego. Żeby mi tylko nie zlagowało przed tym, to będę wdzięczny. Ronaldo. Nie wierzę. Ronaldo. Ronaldo z tej odległości! Naprawdę, to jest ten świetny Ronaldo! No nie! Nie! Czy wy to widzieliście teraz? No, ja odpadam. 1-0. 1-1. Jest, Sommer, teraz też. Pięknie, Neymar. A jak, Williams. Nie, Williams w poprzeczkę. Jest, Sommer, matko boska. Za długo. Nie, Busquets trafia. Sommer, czy będziesz tutaj mistrzem i królem i wszystkim? Po prostu, jeżeli to obronisz teraz... No lito. No i lecimy sudden death. Pięknie, Ramsey. Teraz będę się ciągle w lewo rzucał, bo Sommer to obroni. I wygrywamy to spotkanie! O mój Boże! To co działo się w tym meczu, to jest niewiarygodne. Naprawdę. Ale cieszę się, że go wygrywamy. Chociaż straciłem na niego 25 minut. A to jest skład naszego drugiego przeciwnika. Jak będzie, już nie wiem, ale cieszę się, że przynajmniej to jedno miejsce do przodu poszliśmy. Ronaldo, uderzenie,
1-0 w 9 minucie. Ronaldo? Ronaldo! Poprzeczka! Gdyby Ronaldo nie leżał, byłoby już w ogóle super. O, 2-0 jest! W końcu ten mecz jest tak nudny, że przez to, że ma 5 obrońców, naprawdę ciężko przedostać się pod jego bramkę, a przez to też nie ma ataku aż tak dobrego. No i strasznie nudno. Karny. Naprawdę. Sommer, czy teraz też obroni karnego? Jak to zawsze mu wychodziło? Sommer! Nie, dobry karny. Jeżeli ten mecz jakimś cudem skończy się dogrywką, to naprawdę będę zły. Nie. Dogrywka! Nie. Co zrobił Sommer? Pomimo jego świetnego występu przy karnych, jest słabym bramkarzem, przykro mi. Nie, to jest po prostu niewyobrażalne, co w tej grze się dzieje, przysięgam. A, 3 paczki przed nami, zobaczmy, co z nich wypadnie, ale ja po prostu... Nie wiem... Abdenur, dobra karta. Tulalą, gorsza karta. No i ostatnia dzisiaj paczka posiadająca 24 karty. To łącznie środkowa obrona Jurpeji. Moi drodzy, jesteśmy teraz na kolejnym polu. Jeden mecz wygraliśmy, na szczęście, ale to oznacza, że robię wyzwanie z waszych komentarzy. Najbardziej łapkowany komentarz w górę właśnie będzie moim wyzwaniem w następnym odcinku. Także, jeżeli widzicie coś, jakiś komentarz, który wam się podoba, zostawcie mu łapkę w górę, a wtedy będę ja wiedział, że mam to wykonać. Wy zabierajcie się do roboty, pisząc komentarze o drafcie, jaki mam wykonać w kolejnym odcinku, a ja wam dziękuję bardzo za ten dzisiejszy materiał. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.